Edyta Hołdyńska, telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy początek września, skoro początek września to oczywiście rok szkolny, a tutaj ogromna reforma, zmiany także w programie nauczania. Dlatego ze mną w studio Wioleta Kozak, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, jedna z autorek nowej podstawy programowej z języka polskiego. Witam Panią bardzo serdecznie i od razu pytam, po co była potrzebna ta reforma? Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo ważne pytanie, dlatego że minęło prawie 30 lat od pewnych przemian po roku 89, w czasie których doszło do wielu zmian w edukacji. Między innymi najważniejszą zmianą było wprowadzenie gimnazjum. I ta refleksja teraz musi wrócić. Czy to gimnazjum, które zostało wprowadzone, ono przyniosło swoje zakładane rezultaty? I chciałabym popatrzeć na gimnazjum i na powrót do tej ośmioklasowej szkoły podstawowej trochę pod innym kątem, niż powszechnie medialnie się o pewnych rzeczach mówi. Mówi się głównie o tym, że gimnazjum nie sprawdziło się, ponieważ dzieci nie potrafiły się odnaleźć wychowawczo. Natomiast ja bym chciała powiedzieć o pewnym zjawisku psychologicznym, które mówi o dydaktyce, o tym, dlaczego ten powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej był bardzo ważny. Otóż jest takie zjawisko opisane przez pana profesora Sędka, która nazywa się bezradnością intelektualną. Ono dotyka uczniów dobrych, czyli z takim potencjałem intelektualnym, którzy z różnych powodów nie mogli poradzić sobie w szkole. Oczywiście profesor robił te badania jeszcze na starej ośmioklasowej szkole podstawowej i liceum, ale teraz jak obserwuję, a ja także jako pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej bardzo wnikliwie badam i sprawdzam wyniki egzaminów różnych, które uczniowie mają. Co się okazało, że uczniowie po gimnazjum osiągają bardzo niskie wyniki głównie z przedmiotów ścisłych. Czyli teraz, uczniowie po gimnazjum są bezradni intelektualnie? Bezradni intelektualnie. Można by było postawić taką tezę. Z jakiego to powodu? Otóż jak mamy sześcioklasową szkołę podstawową, uczeń ma taki przedmiot jak przyroda. I ten przedmiot właściwie zbiera cztery różne przedmioty. Oczywiście zasób terminologiczny, myślenie o danym przedmiocie jest bardzo uproszczone, bo to jest w pigułce. Złączone są cztery przedmioty. Biologia, geografia. Biologia, geografia, fizyka, chemia. Potem poszedł do pierwszej klasy gimnazjum i nagle co się stało? On dostał cztery potężne przedmioty z całym aparatem terminologicznym, z filozofią tego przedmiotu, którego musiał się nauczyć. Teraz dlaczego ta bezradność intelektualna dotyka w szczególności przedmiotów ścisłych? Dlatego że niezrozumienie pierwszej, drugiej, trzeciej lekcji z fizyki rodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że kolejnych lekcji ten uczeń też nie będzie rozumiał. Ale czy problem rozwiązuje ośmioletnia podstawówka właśnie w tej kwestii? No bo przecież nierozumienie fizyki, czy na pierwszej, drugiej, trzeciej lekcji może dotknąć także ucznia podstawówki. Tak, ale w klasie czwartej uczeń nadal ma przyrodę, czyli ten wprowadzenie takie do tego świata przyrodniczego, przygotowanie, taka swoista propedeutyka. Do tego dochodzi historia, która też jest wprowadzeniem, zaciekawieniem. No oczywiście wchodzi też matematyka. W klasie piątej mamy dopiero biologię i geografię, a w klasie siódmej dochodzi fizyka i chemia. Czyli powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej pozwala dziecku, uczniowi, spokojniej i bezpieczniej wchodzić w pewne przedmioty, tak? Czyli te najtrudniejsze przedmioty, bo fizyka i chemia to są bardzo trudne przedmioty, one dopiero dochodzą w klasie siódmej. Czyli przez tę pierwszą, czwartą, piątą i szóstą klasę uczeń jakby przygotowuje się do trudnych rzeczy, do trudnych terminów. Zastanawiam się, czy nie wystarczyłoby w takim razie po prostu podstawę programową zmienić, a zostawić gimnazja. Podstawę programową trzeba było zmienić bez względu na strukturę, ale chciałam tu nawiązać właśnie do tej bezradności intelektualnej i do struktury szkoły, żeby pokazać, że reforma to nie są pojedyncze cegiełki, które sobie tam wyciągamy, tylko to jest system i ten system musi ze sobą współpracować, czyli
jeżeli zmieniamy podstawę programową i to zmieniamy też strukturę szkoły, zmieniamy też podręczniki i tak jak pani minister zapowiedziała, będzie nowy system kształcenia nauczycieli, tak? Nowy system opieki nad uczniem. Więc chciałabym pokazać tutaj, powiedzieć, że to jest system, że to nie można wyrwać sobie z kontekstu, na przykład listę lektur, bo największe emocje w reformie budzi lista lektur, ale lista lektur to jest tylko jeden z elementów tej wielkiej reformy. To, żeby myśleć o reformie i jakie ona przyniesie skutki i czy jest potrzebna, czy nie, my trzeba myśleć systemowo, to znaczy widzieć te wszystkie drobne okruszki, te bezradności intelektualne, te potrzeby małych dzieci, potrzeby dzieci niepełnosprawnych i tak dalej i dopiero złączyć to w całość. I teraz jak widzimy całość reformy, to można myśleć o tym, w jaki sposób ją wdrażać i monitorować i pilnować, żeby ona była dobrze wdrożona. Ogromne zmiany w 99 roku, kiedy to rząd Jerzego Buzka wprowadzał z kolei gimnazja i ja to jeszcze doskonale pamiętam, te zmiany, te obawy rodziców, nauczycieli, uczniów, wszystkich o to, czy to się uda, czy są pieniądze. Awantura i zamieszanie było może nawet większe niż dzisiaj, kiedy takim gimnazja będą wycofywane z kolei. Ale tutaj rodzi się pytanie, czy każda zmiana, zarówno wprowadzanie wtedy, jak i wycofywanie teraz tych gimnazjów, nie wpływa źle na ucznia? Pan profesor Nęcka, psycholog, kiedyś w jednej ze swoich książek napisał w ten sposób, że ludzie oczekują takich zmian, żeby się nic nie zmieniło. Więc tutaj zawsze będzie taki ludzki odruch buntu, niechęci wobec zmian, prawda? Także to jest jakby w naturę człowieka wpisane, tak? Natomiast zmiany w ogóle są potrzebne, znowu patrzę z punktu widzenia tego, co widzimy na egzaminie. W tym roku na egzaminie maturalnym dominowały następujące teksty kultury. Szrek, Kopciuszek, Strażak Sam, Świat według Kiepskich, Do mnie do Poznania. Ja podaję tu jako pewne przykłady. I teraz my zauważamy od kilku już lat spadek przykładów literackich na rzecz przykładów no troszkę infantylnych, jak na poziom egzaminu maturalnego. W związku z tym zmiana musi być, bo musi pokazać jakby pewną hierarchię wartości, to znaczy pokazać pewną filozofię myślenia o szkole. Pytanie jest takie, po co nam jest w ogóle szkoła, jaki model człowieka powinniśmy kształcić, jaki model człowieka potrzebuje państwo, tak? Jakiego obywatela potrzebuje państwo. I na to sobie trzeba było odpowiedzieć i podstawa programowa, zmiana struktury i to te inne cegiełki, o których mówiłam, są odpowiedzią na to, dlaczego budowany jest w taki sposób system. No i rozumiem, że państwo Polska potrzebuje takiego obywatela, takiego ucznia, takiego absolwenta szkoły średniej, który ma więcej w języku polskim podstawowych lektur, tak? Co się tutaj zmieni? Właśnie dochodzimy do tej reformy, do tego momentu, który budzi największe kontrowersje. Jakich lektur będzie więcej i dlaczego? Znaczy, zanim powiemy o lekturach, to ja powiem o sposobie myślenia o języku polskim. Można powiedzieć tak, język polski jest matką wszystkich przedmiotów. Dlatego, że to on daje, wyposaża w pewne narzędzia intelektualne do tego, żeby rozumieć inne przedmioty. Czyli jeżeli nauczymy dobrze języka polskiego, nie tylko literatury, od literatura za chwilę, to wtedy na innych przedmiotach będą korzystali z języka jako narzędzia porozumiewania się. Jest w ogóle w językoznawstwie takie pojęcie językowy obraz świata. Czyli powiedz mi, jak mówisz, a ja powiem, co myślisz, tak? Czyli proces myślenia jest odzwierciedlony za pomocą słów, które wypowiadamy, konstrukcji, które tworzymy. Więc nasza podstawa programowa z języka polskiego ma takie dwa filary. Pierwszy filar to jest filar kulturowy. Czyli ona wraca do tego, że tworzymy kod kulturowy, wspólnotę pewną, to co Jan Paweł II pisał w swoich poezji o zakorzenianiu się w tradycji i w kulturze i to chcemy przywrócić ten kod kulturowy,
ale z drugiej strony wprowadzamy elementy retoryki, czyli my mówimy tak, człowiek, młody człowieku, masz być człowiekiem wykształconym, oczytanym, erudytą, ale jednocześnie pamiętaj o tym, że przygotowujesz się do pełnienia pewnych funkcji społecznych, zawodowych, kulturowych, różnych. Więc z jednej strony powrót do lektur, a z drugiej strony wykształcenie, czy danie człowiekowi młodemu narzędzi intelektualnych, aby sobie w świecie radził, także w świecie zawodowym. Pani jest jedną z autorek tej nowej podstawy programowej z języka polskiego, więc zapytam, co wpłynęło na taki dobór lektur, dlaczego będzie więcej, bo przypomnijmy, będzie więcej między innymi Henryka Sienkiewicza. To, co powiedziałam, właściwie były cztery takie zasady, które do lektur, przyjęliśmy do lektur. Tak. Pierwsza sprawa to jest, to są te lektury, które są charakterystyczne dla naszego narodu, tak? Czyli one budują naszą tożsamość narodową, tak? Ale druga rzecz, braliśmy pod uwagę zróżnicowanie gatunkowe, czyli żeby uczeń poznał i komedię, i tragedię, i wiersz, i sonet, i fraszkę, i tak dalej. Trzecia sprawa, żeby tematyka była egzystencjalna, filozoficzna, żeby skłaniała do jakiejś refleksji nad sobą, nad światem, nad człowiekiem. I czwarta sprawa to jest kwestia zróżnicowania tematyki. Więc w liceum też chcemy, żeby była tematyka chłopska także, żeby poznawał i model władcy, i tematykę chłopską, i społeczną, i tak dalej. Więc wiele czynników wpłynęło na to, aby na dobór tekstów literackich do kanonu. Między innymi Kamienie na szaniec tutaj pojawiają się jako ten obowiązkowy punkt programu języka polskiego. Rzeczywiście to jest książka, która wpada w gusta młodzieży. Tak, młodzież czyta, ja mogę mówić o własnych synach, którzy z zapartym tchem, a młodszy syn nawet wielokrotnie sięgał do tej książki, ponieważ wbrew pozorom młodzież szuka autorytetów. Zobaczmy Zeusa właśnie z Kamieni na szaniec. To jest ten wzór nauczyciela, nauczyciela mistrza, który jest wśród uczniów i dla uczniów, tak? Ale jest mistrzem, nie jest partnerem, nie jest kumplem, on jest mistrzem, a jednocześnie z taką estymą przez uczniów traktowany. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Rzeczywiście tak jest, że młodzież szuka autorytetów. Wioleta Kozak, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również Państwu za uwagę w tej części naszego programu, a już za chwilę, jak o każdej pełnej godzinie, Agnieszka Ponikiewska i przegląd wydarzeń w Polsce.pl.